Ale bardzo brzydkie. Ściany miało brzydkie? Okna miało brzydkie. I drzwi też miało brzydkie. No i śmierdziało. Tak, 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 śmierdziało. No i w tym brzydko śmierdzącym królestwie mieszkali król i królowa. O! Królowa miała dwie ręce, dwie nogi i głowę. Uśmiech szeroki i koronę. Aha! I był też król. Król był, był, był. Ale jaki był? Ho, mocny, choć uderlawy. Giętki, choć sztywniak. I uśmiechnięty, choć ponurak. I straszny, i nic. A nic nie mówił. Ale mówić umiał, umiał, umiał. A więc król i królowa rządzili na tronie. Co prawda małe było to tronisko, trochę ciasnawe i niewygodne, ale razem siadali, razem wstawali i jakoś sobie radę dawali. Wszystko byłoby do przyjęcia w tych zamkowych ścianach, z wyjątkiem pewnej małej niewygody. W tym królestwie wszystko było trochę inne, trochę niewygodne. Takie nie do końca, takie trochę... Ach no, powiedz wprost, było krzywe. Wszystko się trzęsło jak galareta, to na prawo, to na lewo. I poddani też się gieli razem z królestwem. Krzywy sługa i służąca, krzywe wszystkie dziadki. Drzewa krzywo rosły, płoty, mury i sadzawki, i fontanny, i zwierzaki. Wszystko krzywe, nawet król i królowa krzywi. Krzywa królowa krzywo się nosi. Krzywa królowa o pomoc prosi. Krzywa królowa od stóp do głowy. Krzywiznę trzyma i wciąż się zgina. Mam krzywe usta i krzywe paznokcie. Krzywy kręgosłup i krzywe łokcie. Krzywo wciąż patrzy i krzywo zerka. Krzywa królowa z krzywej łokierka. W całym królestwie wszystko się zgina. Wszystko się zgina i pionu nie trzyma. Krzywe są krzesła i krzywe stoliki. Krzywe są ściany i pokoiki. Wszystko aż skrzypi i się przewraca. Taką krzywiznę królestwo obraca. Krzywa królowa raz krzyk podniosła. Mam dość krzywizny! Ja chcę być prosta! Dlaczego wszystko krzywizną obrosło? Dlaczego w królestwo nie chce stać prosto? Królu, no powiedz coś! No. Cicho, 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 sza! Krzywa zabawa! Tra la la la, tra la la la. Królu, królu, no co tu robić? No co tu robić? Życie w naszym królestwie stało się nie do wytrzymania. Wciąż tylko pod górę, z górki, wszędzie stromo i niewygodnie. Aż jak niewygodnie. Co mówisz, królu? No. No właśnie, no właśnie. Tak nie może być, żeby królestwo takie krzywe było. Trzeba kogoś o pomoc poprosić, żeby wyprostował, naprostował, żeby to